Dzisiaj pokażę Wam sposób na graficzne zaznaczenie w tabeli zbliżających się badań lekarskich. Chcę otrzymać maszynkę, która będzie mi w przystępny sposób pokazywała, którego pracownika mam wkrótce wysłać na badanie lekarskie. W tabelce, którą teraz widzicie na ekranie, mam tutaj daty najbliższej kontroli lekarskiej i jeżeli ta data wypadnie w ciągu 14 dni, o tym, że ma to być 14 dni, informuje, informuje mnie komórka. E3 i jeżeli ta data wypadnie w ciągu 14 dni, to po prostu Excel ma mi ją podświetlić na czerwono. Jeżeli chciałabym, żeby poinformował mnie troszeczkę później, czyli w ciągu 7 dni, to zmienię sobie w komórce E3 na siódemkę i wtedy faktycznie Excel automatycznie na bieżąco zaznacza mi tylko te daty, które faktycznie występują w ciągu tego najbliższego tygodnia. I to właśnie teraz będę chciała Wam pokazać, jak zrobić. Zacznę od obliczenia sobie pozostałej liczby dni do kontroli lekarskiej. Nie musicie tego robić, natomiast myślę, że jest to ciekawa informacja, którą po prostu będziecie mogli potrzebować. Sama formułka wygląda tak, że od daty kontroli po prostu odejmujemy dzisiejszą datę. Ja ją mam wpisaną w komórce E2. Możecie oczywiście zamiast tej komórki E2 po prostu wpisać sobie funkcję dziś i wyjdzie, wyjdzie dokładnie na to samo. Blokuję sobie tą komórkę, zatwierdzam wpis. I o, dla pierwszej osoby mam 53 dni, a dla pozostałych. Tyle ile mi wyszło. O, mam ten 13 czerwca, rzeczywiście jest jeden dzień zostały do kontroli. Okay. Teraz kwestia podświetlania, podświetlenia danych na jakiś tam kolor, więc zaznaczam sobie te dane, które chcę podświetlić. W tym wypadku ja będę chciała tylko datę podświetlać, żeby po prostu ta tabelka no, nie zrobiła mi się zbyt czerwona, dlatego po prostu podświetlaj jedną, jedną komórkę. Zaznaczam sobie wszystkie, bo je będę chciała formatować warunkowo, no i idę do formatowania warunkowego. Od razu, może sobie wejdę do nowej reguły, w której to wpiszę, do której użyję formuły do określenia komórek, które chcę sformatować, a formułka będzie taka. Równa się. I muszę wykonać tak naprawdę dokładnie to samo działanie, które wykonałam przed chwilką, czyli muszę dowiedzieć się, jaka jest różnica w dniach. Więc od daty najbliższej kontroli, czyli komórki E6, natomiast tutaj pamiętajcie o zlikwidowaniu dolarów, które Excel namiętnie nam proponuje. Odejmę sobie dzisiejszą datę. I znowu, ja wskażę komórkę E2. Tym razem dolary zostawię. A jeżeli nie chcecie wpisywać dzisiejszej daty w komórkę, to po prostu wpiszcie sobie tutaj funkcję dziś. I jeżeli wynik tego odejmowania będzie mniejszy lub równy 14, żeby to sparametryzować, to ja odwołam się do komórki E3. Ja tą komórkę. Hmm, Okej, okay, po prostu do komórki E3. Jeżeli rzeczywiście to będzie prawda, to chcemy, żeby Excel podświetlił wynik. Jak ma wyglądać podświetlona komórka? Tu jest przycisk formatuj. No i sobie spokojnie możemy wybrać. Ja na przykład wezmę czerwony, ale jakiś taki mniej żarówiasty, czyli, czyli wejdę sobie do kolorów niestandardowych i powiedzmy, że jakiś taki kolorek sobie wybiorę. Dam ok, dam ok i ok. No i zobaczcie, cała robota zrobiona. Jeżeli załóżmy, chciałabym, żeby troszeczkę później mnie Excel informował, to mogę wpisać na przykład tutaj 7 dni. A, I o, jest tylko jedna osoba, która spełnia ten warunek. Wynik takiego formatowania warunkowego mogę sobie przefiltrować na przykład. Czyli z założonego na moją tabelkę filtru mogę wybrać kolory. Czerwone. I wtedy, wtedy wszystkie osoby spełniające warunki, czyli te, które muszę wysłać do kontroli, mi się tutaj po prostu wyświetlą. Oczywiście daty mogę sobie również sortować, i no ci, którzy, którzy najwcześniej idą na kontrolę, po prostu polecą mi do góry. Ja może spróbuję to zrobić. O, i zobaczcie, że Tomasz Gałecki, który idzie jutro na kontrolę, wylądował na początku, ale zaraz za nim są ci, którzy faktycznie na tą kontrolę pójdą już niedługo, tak, w ciągu na przykład tych 14 dni. O, także wszystkie te operacje mogę jak najbardziej wykonywać yy, i formatowanie warunkowe po prostu dodaje mi uroku i graficznie zaznacza mi, kto najwcześniej pójdzie, czy najszybciej, tak, za chwilę pójdzie na... Kontrolę lekarską. To by było tyle na dzisiaj, także dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. A po więcej trików hairowych i nie tylko, zapraszam oczywiście na malinowe XLPL.